O, muszę zlikwidować światło. Witam serdecznie Państwa. Tu chciałbym polecić ze człowieka, który był 10 na liście w konkursie post-rockowej muzyki. Przepraszam przede wszystkim za jakość, czyli za niepełny ekran, to co się dzieje na kolejnym urządzeniu, ale myślę, że tu główną rolę przede wszystkim gra muzyka. Jest to człowiek, który tworzy muzykę od ładnych paru lat. To są owoce jego ciężkiej pracy wielogodzinnej w składaniu tejże muzyki oraz wideoklipu. Jest to przyjaciel, mówiąc szczerze, mój od wielu lat. Poznaliśmy się na Sydney. Zawsze, odkąd pamiętam, interesowała go muzyka, tworzenie. Sam robił subwoofery, kiedy była moda, a teraz tworzy muzykę. Ta muzyka daje bardzo dużą szansę na refleksję z przebiegu tego dnia, miesiąca, roku, lat. Wspaniale odpręża, wspaniale ładuje akumulatory. Jest też twórcą podobnej muzyki, znaczy w sumie tej samej gatunkowo muzyki, czyli post-rockowej. Czemu akurat jego nagrywam? I akurat z tej kapeli, ponieważ to są jego własne projekty, tak? On to sam nagrywa, sam publikuje też również na YouTubie, można go znaleźć. Jest to pod nazwą Vega ten projekt. I uważam, że jest genialny w tym, co robi. On sam w sobie jest bardzo człowiekiem pozytywnie nastawionym do życia. Bardzo pomocnym, bardzo zaradnym. Pomimo swojej ciężkiej pracy, którą wykonuje, jest w stanie właśnie takie cuda stworzyć. To są cuda. Ja pamiętam, kiedy nagrywało się na szpulowcach, na grundikach, unitrach, pierwsze telewizory, które Paweł H. z osiedla Azory wkładał do telewizorów kolorowych, zapalniczki dla osób palących, czyli gniazda takie jak są w autach. Taką muzerę w sumie, też się interesowała elektroniką. Czemu włączę te dwie osoby? Chociaż z tej prostej, a nie banalnej przyczyny, że u Pawła H. Nagrywaliśmy wiele pop muzyki. Również miksów. Wyczekiwaliśmy, kiedy w radiu, i tu specjalnie nazwy nie podaję, szły miksy bez komentarzy. Tak? Szły miksy bez komentarzy i myśmy wtedy nagrywali to. Potem weszła muzyka, jak dla mnie, muzyka rockowa, Metallica, hard metal, heavy metal. Są to utwory, przynajmniej hard metalu, osób, które lubią mocne uderzenia. Są też ballady, które dają odniesienie do, powiedzmy, stanu bycia, odczucia tego, co się dzieje wokół ciebie czy mnie. I
I cóż, no człowiek nasłuchał się tych muzyk. Teraz obecnie, nie to, żebym chciał zarzucić pop, czy rockowi, czy metalowi, czy innej grupie muzycznej, żeby już po prostu no, nagrywają to samo, ale po prostu nic świeżego. Jeżeli coś już świeże jest, to raptem może 3-4 muzyki i to już jest wszystko. Większość muzyków, a szczególnie polskich, i nie mówię tu o rockowych, na pewno, ani pop, i tutaj będę pewnie sobie wrogów narobię, ale tak zwanych dyskopolowców. No, fakt, rytmiczna muzyka. Graniczy z plagiatem, ale nie jest plagiatem, czyli robią coś w zasadzie replaya. Tu, jak słychać na tych nagraniach, ten człowiek, twórca, jak zarazem wykonawca tejże pozorkowej muzyki, jest debeścia. Dosłownie tworzy coś z niczego, z głowy. Owszem, ma swoje zespoły, których nie ujawniam, które mu imponują swoimi nagraniami. Na takim owym koncercie mam nadzieję się pojawić w jego również towarzystwie. I do czego, do meritum sprawy, do czego dążę? Dążę do tego, że też słyszałem, ja jeżdżąc w tramwaju czy w autobusie, ale głównie w tramwaju, kiedyś słyszałem dziewczynę, która bardzo pięknie naśladowała głosy wykonawców oraz ich melodię. Zdaję sobie z tego sprawę, że technologia poszła na tyle w górę, że większość tych osób już pewnie ma kanały na YouTubie czy na Facebooku, ale pomimo tego chciałbym się z taką osobą spotkać, nagrać ich na żywo. Bo to jest ta droga, gdzie młodzież powinna iść. Tą drogą powinna młodzież się kierować, czyli zainteresowania, które nie wyrządzają drugiemu krzywdę. Które powiększają naszą kulturę i nie tylko naszą kulturę, bo ogólnoświatową. I takich ludzi powinno się wspierać. Nie tylko sport, który zresztą kuleje, no co tu dużo mówić. Wczorajszy mecz, no mówi sam za siebie, no. Przekrochmaliliśmy mecz i tyle. Owszem, w muzyce jest sukcesy, są sukcesy, są wzloty i upadki. Ale pomimo tego, muzyka jest coś, co daje człowiekowi większy power do życia, większą mobilizację niż patrzenie jak 22 chłopa gania za jedną piłką, czy patrzenie, a nie uczestniczenie, tak jak ja na przykład chcę uczestniczyć i zdobyć patent strzelecki.